jak mamę kocham. Rzekła. Czy to, panie bracie, jest w tym sens jaki? Czy wy Boga w sercu macie? To myślisz, Tadeusza, zostać dobrodziejem, jeśli młodego chłopca zrobisz Grykosiejem? Świat mu zawiążesz. Wierz mi, kląć was kiedyś będzie. Zobaczcie, taki talent. W lasach i na grzędzie. No wierz mi, ile poznałam. Pojętne to dziecię. Warto, żeby na wielkim przetargu się świeci. Dobrze brat zrobi, gdy go do stolicy wyśle. Na przykład do Warszawy. Razem ułożymy, co zrobić z Tadeuszem. Widzi siostra, rzekł sędzia, zrobił smutnie głowę. Chciałbym bardzo. Cóż, kiedy mam trudności nowe, pan Jacek nie wypuszcza z opieki swej syna i przysłał mi tu właśnie na kark Bernardyna. Robaka, który przybył z tamtej strony Wisły, to przyjaciel brata wszystkiego jego zamysłu. A więc o Tadeusza już wyrzekli losie i chcą, by się ożenił, aby pojął Zosię, wychowankę dać pani. Oboje dostaną, oprócz fortunki mojej, z łaski Jacka, wiano w kapitałach. A wiesz, Aśćka, że ma kapitał. No i z racji jego mam też fundusz prawie cały. Ma więc prawo rozrządzać. Aśćka, pomyśl o tym, żeby się to zrobiło z najmniejszym kłopotem. Trzeba ich sobie poznać. A, prawda, bardzo młodzi, szczególnie Zosia mała. Lecz to nic nie szkodzi. Czas, by już Zośkę wreszcie wydobyć z zamknięcia. Bo wszak ci ponoć to już wyrasta z dziecięcia. Filmena. Zdziwiona i prawie wylękła, podnosiła się coraz, na szalu uklękła, zrazu słuchała pilnie, potem dłoni ruchem przeciła ręką żwawo, wstrząsając nad uchem, odpędzając jak owad nieprzyjemne słowa na powrót w usta mówcy. To rzecz nowa! Szkodzi czy nie szkodzi? Rzekła z gniewem. Sądź o tym sam. Wać pan dobrodziej. Mnie? Nic do Tadeusza. Sami o nim radźcie. Zróbcie go ekonomem lub w karczmie posadźcie. Niech szynkuje. Lub z lasu niech zwierzynę znosi. Z nim sobie co zechcecie zróbcie. Lecz do Zosi? Co bać państwu do Zosi? Ja jej ręką rządzę, ja sam! Że pan Jacek dawałby pieniądze na wychowanie Zosi i że jej wyznaczył małą pensyjkę roczną, więcej przyrzec raczył, to cię jeszcze nie kupi! Zresztą państwo wiecie i dotąd jeszcze o tym wiadomo na świecie, że hojność państwa dla nas nie jest bez powodu. Winni coś Stoplicowie dla choreszków rodu. Telimana kończyła. Byłam jej piastunką. Jestem krewną, jedyną Zosi opiekunką. Nikt oprócz mnie nie będzie myślił o jej szczęściu. A jeśli ona szczęście znajdzie w tym zamyśle? Rzekł sędzia wzrok podnosząc. Jeśli Tadeuszka podoba. A czy podoba? To na wierzbie gruszka. Podoba, nie podoba? To, że mi rzecz ważna. Zosia! Nie będzie, prawda, partia posażna.
lada wsi. Lada szlachcianka. Idzie z jaśnie wielmożnych. Jest wojewodzianka. Rodzi się z chory szkówny i małżonka dostanie. Staraliśmy się tyle o jej wychowanie. Chyba by tu zdziczała!